Cześć, witajcie, ja jestem Peszymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i dzisiaj jest obiecany przeze mnie poradnik dotyczący mojego sługusa, a mianowicie w jaki sposób stworzyć swojego za pomocą właśnie poradnik dotyczący tego narzędzia. Przepraszam, że został on wrzucony w tym momencie, jest godzina 20:50, a obiecałem właśnie 2 lipca. Ale no cóż, lepiej późno niż wcale, bo ja wyjeżdżam jutro na obóz, no i musiałem się spakować. Myślę, daję wam na ten temat możliwość do pisania swoich własnych dybujących komentarzy. Liczę na waszą kreatywność, że wymyślicie jakieś naprawdę świetne pociski. No tutaj jest nasza główka, jak się lubię, ale czemu ty jesteś Steven? Dobrze, przejdźmy dalej. No i jest to za pomocą narzędzia Minecraft Custom Mob Generator, tak się nazywa to narzędzie. Jest dostępne w internecie, no i zaraz do niego przejdziemy. Jeszcze ja pokażę wam, zanim do niego przejdziemy, pokażę wam jak wygląda ten mob, przypomnę. Jest to zombie na koniu zombie z założoną moją głową. Pobawioną skórzaną zbroją, zaklętymi butami, no i dwoma siekierkami. Mniej więcej tak się ten mod przedstawia. Okej. No to przechodzimy już do przeglądarki internetowej. Dobrze. Jestem właśnie w mojej przeglądarce internetowej. Dzisiaj korzystam z Firefoxa, no ale szczerze mówiąc często ją zmieniam, bo zmieniam przeglądarkę wtedy, kiedy jedna zaczyna mnie wkurzać, a wkurzają mnie dość często. Więc no teraz akurat mam Firefoxa. No więc dobrze, w Google wpisuję Custom Mob Generator i no i wchodzę w pierwszy link, czyli na stronę Minecraft Tools. Czekamy aż się załaduje. No i możemy już zacząć tworzyć moba. Na początku wybieramy jaki ma być to mob. Ja, jak pamiętacie, miałem zombiaka, więc wybiorę sobie zombiego zwykłego. No i jego nazwa, czyli na przykład sługus Peszymca. To pierwsza opcja, znaczy czy chcemy, żeby mob się poruszał. Jeżeli zostawimy niezaznaczoną, to będzie się poruszać. Jeśli tutaj zaznaczymy, to nie będzie się poruszać. Ale ja chcę, żeby się mój poruszać. Tutaj się nie liczy. No i wybieramy ilość życia. Mój miał 60. Tutaj mamy ile czasu mob może płonąć. No to tutaj się to też trochę nie liczy. Tutaj mamy różne statystyki jego ataku, no i tutaj jest speed. Mój miał speed na 1, zdaje się. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Dajmy 1,9. No i dajemy liczbę punktów, które będą zabierać nam, które będzie nam zabierać ten mob, podczas gdy będzie nas atakować. Ja daję 2. Dobra. Dobrze. I teraz tutaj jest kolejna ważna rzecz, czyli przedmiot w dłoni. Mój to była kamienna siekiera, motyka. No i nazywała się ona kosa zombie. To jest opis przedmiotu, jaki będzie się wyświetlać nam w ekwipunku. No i ta kosa miała zaklęcie ostrość. To jest sharpness po angielsku. No i szansa na wydropienie tego, w moim przypadku było to 100%. I ilość rzeczy, jaka ma nam wypaść, w moim przypadku było to 1. No i przedmiot w drugiej ręce, czyli też była to kamienna motyka.
Bossa Zombie. Polecam. Magda Gessler. Nie miało to zaklęć, no i było 100%, że wypadnie. I teraz blok na głowie. W ogóle, co ma być na głowie? Na przykład hat helmet. Ale ja miałem head skull. Czyli, jak widzicie, są takie tutaj liczne możliwości. No a jak ja, jak zapewne pamiętacie, ja miałem właśnie swoją głowę. W tym celu wybieram custom i wpisuję nazwę gracza, którego ma być to głowa. Czyli w moim przypadku był to Track 98. Za pomocą tego preview możemy zobaczyć sobie tą postać. No na przykład możemy też sobie pokazać elytrę tutaj i w ogóle. Dobrze. Tutaj wpisujemy nazwę tej głowy. Ja tutaj miałem coś wpisane, już nie pamiętam co, ale nie jest to ważne, bo jest 0% szans, że to nam wypadnie. Jak pamiętacie, mój miał skórzaną zbroję. Żółtą taką jakąś. O. Która nazywała się... Ubranko Bossa. I już nie pamiętam, co tutaj miało. Może też polecam Magda Gessler. I było 5%, nie, 10% szans, że nam to wydropi. Tutaj miał drop item, czyli że nie ma tutaj niczego, nie widać, ale coś z niego wypada. No i wypadał z niego blok lapisu, który nazywał się blok lazurytu. I miał opis to granatowa nagroda za zabicie Sługusa Szymca. Szansa, że wypadnie, to było 100% oczywiście. No i miał jeszcze buty. Buty były skórzane, były granatowe. Nazywały się granatowe buty i opis miały polecam, nie, to rzadki drop ze Sługusa te Szymca. No i tutaj też tak było. A, co ja zrobiłam? Kurzyła mnie ta przeglądarka. Dobrze. I jak pamiętacie, buty były zaklęte. Zaklęte na... powolne opadanie, o ile pamiętam. No i szansa, że wydropnie, było tylko 5%. Tutaj możemy wybrać, czy ma mieć jakiś efekt mikstury nasz mob. Ja nie miałem, mój nie miał żadnego. No i teraz tutaj możemy dać jeszcze tagi różne od 1.9, no i też team, czyli drużyna od 1.9. No i wybieramy, na czym on ma jeździć. Jak widzicie, opcji jest sporo. Ja wybiorę sobie na przykład, no tak jak tam było, czyli konia zombie. Gdzie on jest? Klikam generate the command, żeby wygenerować komendę. O, pojawiły się. No i mamy tutaj różne opcje. Żeby było śmiesznie, to żadna z nich nie jest poprawna. Więc nie jest to tak proste. Kopiujemy... Oczywiście robię dla 1.10. Kopiujemy komendę dla 1.10, choćby... Nie było mnie pewnie słychać, więc
wchodzimy do Minecrafta, kopiujemy komendę, wchodzimy do Minecrafta 1.10. No i teraz będziemy tą komendę poprawiać. Bierzemy komend bloka, wklejamy do niego komendę. No i teraz pierwszy błąd, i tak naprawdę jedyny błąd na razie, to tutaj. Tutaj musimy zmienić to na nazwę naszego moba, czyli na przykład zombie. Bo wyszedłby nam koń jeżdżący na koniu, a my chcemy, żeby zombie jeździł na koniu. I tutaj wszystko będzie już nam działać. Jak widzicie, przywołał się mi piękny sługus. O, jak widzicie, prędkość ma chyba taką właśnie, jak wtedy była. No. Dobrze. No i teraz, jak wiecie, już możecie tutaj tworzyć bardzo fajne rzeczy w tym narzędziu. Polecam je. No i jeżeli poradnik był pomocny, to dajcie lajka. Ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że przez najbliższe 10 czy 11 dni nie będzie na moim kanale żadnych odcinków. Przepraszam was za to, ale po prostu jestem w takiej dziurze, gdzie nie ma... No, chcę tam jechać, ale jest to miejsce, w którym nie ma ani trochę zasięgu. Tam nawet gdybym na drzewie usiadł, to pewnie tak by nie było. I jedyna rzecz, której bardzo żałuję, to, że nie obejrzę żadnego meczu. No i druga rzecz, której bardzo żałuję, to to, że Polska przegrała z Portugalią. Ale, uwaga, uwaga, w karnych Portugalczycy, bramkarz Portugalczyków złamał zasady. Zaraz pokażę wam dlaczego, więc chwilę zaczekajcie. Otóż to zdjęcie przedstawia tak naprawdę przedstawia wszystko, co tłumaczą polscy kibice. Jak możecie zauważyć, no, możecie sobie też przeczytać, daję wam chwilę. Proszę bardzo. I ludzie chcieliby, aby rzut karny Jakuba Błaszczykowskiego został powtórzony, albo cały mecz, albo żeby w ogóle usunąć Portugalię za karę z zawodów. No ale UEFA nic sobie z tego nie robi. I bardzo słusznie, bo sędzia nie zauważył, mówicie, trudno, jest ślepy, trudno, ale nie można powtarzać meczów, a tym bardziej karać za to Portugalię. Do widzenia, jeśli się spodobało, to dajcie lajka i żegnam.